zarządu, czyli dokładnie zaczynając do pana prezesa Gagata, dzwoniłem trzykrotnie. Niestety pan Arkadiusz nie odebrał telefonu. Jak się dowiedziałem, nie odbiera telefonu w ogóle od nikogo. No nie wiem, chyba się boi. Pan Grzegorz Bieniasz, kto ma Facebooka, niech zobaczy, może na Facebooku teraz siedzi. Niestety tak samo wczoraj odebrał telefon ode mnie, chociaż bardzo dobrze wiedział, że spotkanie się odbędzie, że mamy takie plany, to odbierając wczoraj telefon powiedział mi, że no nie mam, nie wiem dokładnie, bo czasu brakuje, bo coś, no to mnie to jest śmieszne, ponieważ na początku powinien być klub, wiadomo, rodzina, praca, ale na samym końcu, że ktoś chce dojść tak wysoko, chce pracować z młodzieżą, chce pracować dla ludzi społecznie, to powinien to uszanować, powinien to robić ze wszystkich sił. Wczoraj razem z dwoma zawodnikami juniorów byłem u pana Magonia. Niestety, no, pan Magoń był troszeczkę przestraszony tym spotkaniem, powiedział, że no ciężko będzie, żeby coś... czy przyjdą, no nie wiem, jak ktoś jest, może teraz nie widzę, może ktoś doszedł, jak ktoś jest z zarządu, to... Nie wiem, nie wiem, no to sami sobie odpowiadamy na pytanie, kto... No to na razie może... Jeszcze przed tym samym spotkaniem dzisiejszym wiele osób pisało do mnie, czy to SMS-y, czy to na Facebooku, czy gadu-gadu, czy spotykali mnie na mieście, pytali się także o możliwość przyjścia tych, co nie grają w Orle, a nawet niektórzy się nawet tym nie interesują. Są to zawodnicy, mieszkańcy, młodzież szczególnie, która, jak słyszę, nie ma perspektyw w tym mieście. I teraz ode mnie pytanie takie jest do rządzących. Jakie pani burmistrz daje nam możliwość dla naszej młodzieży, jakie są perspektywy według pani dla naszej młodzieży? Ponieważ większość, co widzę, to jest tylko picie alkoholu i palenie papierosów. Jest to przykre, bardzo przykre, bo ja uważam, że sport jest najważniejszy. Może oczywiście nie najważniejszy, bo zdrowie jest najważniejsze, rodzina i inne aspekty, ale dla młodych ludzi, którzy tutaj teraz przybyli, dla ich rodziców, to najważniejsze jest to, żeby dziecko było zadowolone, żeby dziecko dbało o siebie, żeby chodziło do szkoły, żeby ćwiczyło, żeby było zadowolone z tego, co jest. A nie każdy weekend spędzało w parku czy na Orle, pijąc alkohol. Mamy tu wiele zawodników piłki ręcznej, czy tam kolarzy, czy z innych dyscyplin, którzy przybyli. Powiem tak, ja zorganizowałem takie spotkanie, jeżeli chodzi o Orła. Wam życzę tego, żeby wam tak samo się udało. Jeżeli chcecie, oczywiście mogę wam pomóc. Nie wiecie, nie mogę obiecywać wam teraz wszystkiego, że wam od razu zrobię takie spotkanie, jak teraz nam się udało, ale mam nadzieję, że jeżeli, może powiem tak, dacie swój pierwszy krok dla mnie, możemy zrobić następne spotkanie, mogą tu przyjść inni, można rozmawiać, bo to właśnie o to chodzi. Jeżeli mamy się jakoś rozwijać jako młodzież, bo młodzież będzie budowała to miasto, to musimy rozmawiać. I mam nadzieję, że no dzięki takim spotkaniom się jakoś nie dość, że integrujemy jako miasto, bo wiele osób teraz mogą na przykład iść w domu, siedzieć na komputerze albo iść na piwo, a tu mamy możliwość spotkania się, porozmawiania. No i ode mnie to tyle. To już teraz, także jak ktoś ma jakieś pytanie do pani burmistrz, niestety do zarządu nie ma, a mieliśmy wiele pytań, niestety no, nie przybyli. Także ode mnie tyle, dziękuję bardzo. Jeszcze raz. To dużo oświadczeń różnych było, wystąpień państwa. Przede wszystkim witam bardzo serdecznie rodziców i młodzież, która zechciała przyjść. Przedstawię się także państwu, Maria Dubrawska-Lichtarska. Jestem burmistrzem miasta, właśnie minęły 2 lata mojej kadencji, od kiedy objęłam funkcję burmistrza. Drodzy państwo, chciałabym rozpocząć, a przede wszystkim wy, drodzy sportowcy, kibice, także fani, sympatycy sportu. Przykro mi, że dopiero w tej chwili takie pospolite ruszenie się zrobiło, szanowny panie Michale. W końcu musiałam. No proszę mi nie wchodzić w słowo, jeżeli pan pozwoli. Jeżeli pan pozwoli, oczywiście, ponieważ wiecie państwo, wiecie, przede wszystkim może do młodzieży się będę odnosić. Ja jestem otwarta na różnego typu inne inicjatywy. Myślę, że dzisiejsze tutaj pytania i zarzuty były skierowane do zarządu Orła i do pana prezesa przede wszystkim,
ponieważ taki zarząd z prezesem zastałam, obejmując funkcję burmistrza i przejmując wszystkie obowiązki związane z funkcjonowaniem miasta. I pozwolę sobie powiedzieć tylko tak, że pierwsze spotkanie to było: Orzeł ma zostać jako miejski klub sportowy. Ma zostać w czwartej lidze. Ja nie mogłam przejść spokojnie. To, co wypisywali i Państwo niektórzy, bo mam tego świadomość, bo nie są tutaj wszyscy moimi zwolennikami, no i tak pewnie też jest. Proszę Państwa, wypadłam z czwartej ligi, z kim my będziemy grać, a gdzieś tam, a coś tam. Ja, proszę Państwa, pochodzę z rodziny o bardzo głębokich tradycjach sportowych. Mój ojciec 40 lat był kierownikiem sekcji sportowej piłki nożnej. Dziesiątki godzin, mogę powiedzieć, spędzałam także na stadionach. Może nie mam wiedzy, jeżeli chodzi o specjalistyczną bardzo wiedzę z zarządzaniem, ale mam serce dla sportu, Szanowni Państwo. I wtedy pierwsze co, i przede wszystkim chcę podkreślić na początku, bo mnie bardzo dotknęliście tym okrzykiem, który był, że pani burmistrz nie myśli o naszych sprawach i nie chce, jak gdyby obojętna jest na to. Uważam, drodzy moi, do was młodzi to mówię, bo granie na uczuciach młodych ludzi to jest po prostu, uważam, nie w porządku. Bo ja wiem, że jesteście fanatykami sportu, bo można tak powiedzieć, fanatykami. Ale proszę zrozumieć i posłuchać tego, co ja chcę powiedzieć. Ma pani utrzymać, bo pani jest dyletantką, pani się nie zna. Ja zorganizowałam na początku spotkanie z zarządem i zarząd wie, jest tutaj przedstawiciel zarządu, powiedziałam, że uważam, że oczekiwania naszych mieszkańców są takie, że mamy w czwartej lidze za wszelką cenę, nie, ale mamy się utrzymać na miarę naszych możliwości, proszę Państwa. Zawsze to podkreślałam, na miarę naszych możliwości. I kiedy zaproponowano, bo ja naprawdę nie chciałam wchodzić w sprawy zarządu, bo nie taka też moja rola jest, żeby bez przerwy na kogoś coś naciskać. Jeżeli ktoś miał jakieś niespełnione ambicje i do dzisiaj je ma, to na pewno nie ja, bo uważam, że powinni się zajmować sportem ludzie, którzy są do tego w jakiś sposób predysponowani, ludzie, którzy mają też i określoną wiedzę i serce dla sportu. Więc mówię, z naszej strony było poparcie, było przyzwolenie, spotkanie było także z radnymi. Otrzymało mi się naprawdę, myślę, że nie wąsko, za to, że powiedziałam, i tutaj są świadkowie tego mojego wystąpienia, że nie wiem, czy stać nas, proszę Państwa, na trzecią ligę. Wobec innych sportowców są tu rodzice, którzy wzięli udział. Jaką nagonkę przeciwko mnie wytoczono? Że nie chcę, że nie da, bo powiedziano wyraźnie, że Orzeł Miejski Klub Sportowy zasłużył sobie na trzecią ligę. Ale wracając do czwartej ligi, drodzy moi, powiedziałam, nie znam trenera i zapytałam kilku długoletnich działaczy sportowych z różnych dyscyplin, nie tylko z piłki nożnej, czy jest to odpowiednia osoba. Czy stać nas na nią? Tak, jest to odpowiednia osoba i są te osoby dzisiaj tutaj. Nie chcę wskazywać i mówić, które osoby powiedziały, jest to najlepszy wybór, że będzie można utrzymać Orła w czwartej lidze, bo da z siebie wszystko. Więc wiecie Państwo, to nie był przerost moich jakichś ambicji. Ja uważałam, że miasto Przeworsk o długoletnich tradycjach, gdzie piłka nożna jest tą dyscypliną, która była zawsze wiodącą. I też mi zarzuca Stowarzyszenie Piłki Ręcznej, że ja jestem tylko, sprzyjam piłce nożnej. Nieprawdą jest, staram się widzieć wszystkich. I piłkę nożną, i piłkę ręczną, i mistrzynię sportu w karate, i mistrzynię Polski w pływaniu, i mistrza Polski w pływaniu, i staram się widzieć rowerzystów,
jeżeli ktoś nie dotrzymuje terminów, które są potrzebne do złożenia konkursu, gdzie ja idę na ustępstwo i jeszcze mówię, proszę do jutra dostarczyć i nie dostarczono, to potem się przeciwko mnie to obraca. Dlaczego jesteście tacy niesprawiedliwi? Ja nie mówię, że ja jestem osobą świętą i wszystko wiedzącą, bo też mam określone emocje, ale nie buduję kapitału politycznego na tym, co robię, bo wkładam w to serce. I jak usłyszałam dzisiaj, nogi się pode mną ugięły, jak usłyszałam to hasło i to granie takie na tych młodych ludziach, pokażemy pani burmistrz. Co możecie pokazać pani burmistrz? Pani burmistrz powołała komisję konkursową, która spełnia, uważam, wszystkie zadania, jakie są na nią nałożone. Jest przedstawiciel Rady Miasta, nie z mojego wyboru. Są przedstawiciele i drodzy państwo, powiem tak, budżet miasta przejęłam bardzo trudny. Nagonkę się na mnie robi, że zadłużyłam miasto. Nie, zrealizowałam, żeby zrealizować to, co moi poprzednicy zaplanowali, musiałam taki kredyt zaciągnąć i sami to do mnie powiedzieli, że bez tego pani nie zrobi nic. I proszę mi uwierzyć, że w tym pierwszym roku działalności z 200 tysięcy, które otrzymywaliśmy z alkoholi, 3 tysiące tylko otrzymaliśmy, bo firma zmieniła nazwę. Z 200 tysięcy na 3 tysiące. Czym ja miałam dzielić? Owszem, były jeszcze pieniądze przeznaczone z funduszu na sport. Ale to wszystkich trzeba oddzielić. Ja nikomu nie dałam. Nie dałam, bo wiem, że największe pretensje są o to, nie ja zresztą daję, dzieli komisja. I mówię, proszę dzielić tak, żeby wystarczyło wszystkim. Powiedziałam, na poziomie roku ubiegłego. Komu dałam więcej? Niech mi ktoś udowodni. Drodzy państwo, proszę bardzo, przeczytam. Przeczytam to, co sobie przygotowałam dzisiaj, bo przypuszczałam, że tak może być, bo żyję na tym świecie tyle lat, że już wiem, na co kogo stać i co kto chce tutaj ugrać. Chciałam tylko powiedzieć, że w 2008 roku, proszę posłuchać, w 2008 roku MKS Orzeł, czytam wszystko, MKS Orzeł, proszę wsłuchać się w cyfry, otrzymał 180 tysięcy, w 2009 152, w 2010 to nie są lata, kiedy ja tu byłam, 170 tysięcy, 2011 w związku z tym, że był na 14 miejscu, że trzeba było zaangażować jakieś dodatkowe środki, było to o 20 tysięcy więcej, o 20 tysięcy więcej dostał. W 2012 dostał o 20 tysięcy mniej. Czyli ile? 150 tysięcy, tak? 100, nie, 200, to było 170, 190, przepraszam, 200 tysięcy i na 190 tysięcy spadło. SPR Orzeł. 15 tysięcy w 2008 roku, na 47 tysięcy w 2009, 47 tysięcy w 2010, 63 tysiące w 2011 i 68 tysięcy w 2012. To jest piłka ręczna. Orzełek. W 2008 0 złotych dotacji, w 2009 3200. W 2010 7500, w 2011, kiedy zaczęła rządzić ta dyletantka, dostał 17 400 zł, a w 2012 roku dostał 13 756 zł. Nie są to, i nie powiedziałam tego, że są to pieniądze wielkie i nie powiedziałam tego, że obraziłam, czy, że czymkolwiek obraziłam pana Syka, zaraz do tego wrócę, bo obok mnie siedział pan przewodniczący Rady Miasta i słuchał mojej rozmowy z panem. Siedział i niech wstanie i niech powie, co ja takiego powiedziałam. Powiedziałam tylko, że uważam, że było bardzo niegrzeczne powiedzenie i zresztą stwierdziło to więcej osób, powiedzenie na spotkaniu z zarządem Orła i z rodzicami, kiedy pan prezes Syk powiedział, ja mówię, wie pan, przynoszenie 700 podpisów uważam, że jest też nie w porządku,
bo pan tutaj po prostu robi kampanię przeciwko mnie i mam tego pełną świadomość. Nieprawdą jest. Proszę pana i proszę mi też nie wchodzić w słowo. Nie, nie. Pan umiał do mnie przychodzić i ładnie się uśmiechać. I nic? Nie dostaje pan nic? Nie, no dostajemy. Tak? No to właśnie. I proszę pana, pan do mnie mówi, tak jest, więc trzeba szukać innych możliwości. Ja panu powiedziałam, że 6 drużyn i 6 trenerów to naprawdę nie jest mało. Z całym szacunkiem. Przy to tym, co mamy z dzieci zrezygnować? Nie, oczywiście nie. Nie, bo dzieci, jak się czarną, to jest bardzo cenne. Może, ale pozwolicie mi państwo, żeby mogli 100 tysięcy zapłacić do proszę bardzo. Ja tylko powiedziałam tak, że jeżeli ktoś mnie nie szanuje, to ja się muszę poszanować sama. Jeżeli się mówi, bo to miał być dla pani taki psztyczek. Wiecie państwo, ja wszystko rozumiem, ale proszę sobie też czasami ważyć słowa. I jeszcze chcę wrócić do tego, że miałam bardzo dużo takiego zrozumienia dla kibiców. I na przykład jest mi tym bardziej przykro, że pan Michał dzisiaj potrafił tak przeciwko mnie powiedzieć, bo jak przyszedł w pierwszym roku, kiedy urzędowałam i poprosił, że chcą zorganizować na stadionie Orła spotkanie drużyn kibiców. Ja nawet do końca nie wiedziałam, jak to ma wyglądać, ale ufundowałam puchary. Osobiście byłam rano, deszcz lał ogromny i mówię nawet, słuchajcie, nie grajcie może w tym dniu, bo przecież taki deszcz leje, że mnie was jest żal jako młodych ludzi, żebyście się tak uponiewierali na tym boisku. Jeszcze powiem tak, nie były to duże pieniądze, ale wyłożyłam je z własnej kieszeni na pomoc dla nich, żeby mieli. I bardzo Michała ceniłam, on jest już dzisiaj dorosłym mężczyzną, ale go znałam od małego chłopaka, więc uważam, że jeżeli miał jakieś takie do mnie osobiste uwagi, można było przyjść i powiedzieć, wie pani, nie podoba się to. Ja nawet pytałam prezesa, gdzie się podzieli kibice, bo wtedy nawet na tych rozgrywkach mówię, zakrzyczcie tak wszyscy, bo to jest taki power dla drużyny, bo ja mimo, że mam tyle lat, ale mnie się to też podoba. I potem zadzwoniono do mnie, gdzie byłam na uroczystości i zresztą zadzwonił pan radny Majba, co się dzieje na stadionie, że policję trzeba wzywać, bo się biją, bo tamto. Leciałam z tych, biegłam, jak na skrzydłach dosłownie, biegłam z uroczystości, bo było święto chleba na stadion. Jak wpadłam, to myślałam, że mi serce gardłem wyskoczy, bo się tak zdenerwowałam, bo zobaczyłam też, że jest nieporządek. Ale zachowali się, uważam, zachowali się, stanęli na wysokości zadania, bo podobno kibice tak się zachowują. Nikt się do mnie nie poskarżył jednym słowem. Nikt. Nikt nie powiedział na nikogo nic złego. Powiedzieli, jak tylko coś było uszkodzone, wszystko naprawimy. I tutaj chylę czoła, bo tak było. I nie było na stadionie niczego, co ja bym powiedziała, że było zdewastowane, zniszczone, bo na pierwszy rzut oka tego nie widziałam. Ale byłam zaniepokojona, jak człowiek, jak kobieta, jak burmistrz, jak matka, że mogło się coś stać. I rzeczywiście karetka była. Ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Więc drodzy państwo, nie dajemy wielkich, nie powiedziałam, że wielkie pieniądze, nie użyłam takiego słowa, bo ja wiem, że one nie są wielkie. Ale nie dałam mniej niż deklarowałam, niż deklarowała komisja przydzielająca te środki. Państwo nawet sobie nie wyobrażacie, jak jest ogromne parcie na to, żeby była trzecia liga. Ja powiedziałam, że ja jako radna jeszcze przeżyłam to, że na trzecią ligę nas stać nie było, a jednak był ten awans. Potem był spadek. Powiedziałam to, ale jeżeli są w tej trzeciej lidze, ja naprawdę nie ingeruję tutaj w sprawy kadrowe. I ja nie usłyszałam, panie trenerze, że jakieś były szczególne skargi. Ja tylko zapytałam pana prezesa Gagata, bo my naprawdę się nie spotykamy tak często. Zapytałam pana prezesa, jak ta sytuacja wygląda, bo mnie to niepokoi. I chwileczkę, pan prezes do mnie powiedział, że pan nie spotka się ze mną i proszę posłuchać, bo to był przecież mój zastępca, więc jest świadek tego, że pan uważa, że nie jesteśmy odpowiednim towarzystwem dla pana, że pan się spotka, trudno,
tak pan uważa, że pan się chce spotkać z panem radnym Majbą, z radnym, z panem przewodniczącym rady, z radą, że pan chce się spotkać z nim, to do mnie powiedziano, więc ja to państwu mówię. Ja to państwu mówię z pełną odpowiedzialnością, że tak jest. I było zatroskanie z mojej strony, co się dzieje, co z tymi zawodnikami. To taką informację otrzymałam, że zawodnicy, którzy grają już, bo mówię, że przecież chodziło o to, żeby ci młodzi ludzie, którzy się uczą, bo też jestem po spotkaniu, tu jest jedna z mam, że też panie były zatroskane tym, co z naszymi dziećmi, co będzie, że one mają, że oni mają, ci młodzi ludzie, zasilać tę drużynę Orła także. I o to chodziło. No więc, że konflikt powstał podobno, nie wiem, czy się precyzyjnie wypowiem o to, że jeżeli byli powołani do drużyny Orła, to nie mogli już zagrać w meczu w tej swojej grupie, jak gdyby młodszej. Tak ja zrozumiałam to, że o to chodziło. Ale nie było jakiejś nagonki tutaj specjalnej. Ja powiedziałam tylko tak, proszę pana, z mojej strony nie, absolutnie. Nie, ja nie powiedziałam z pani strony, nie. Bo powiedziałam, że jestem tym zatroskana. Mówię, przykro mi, że pan nie chce się spotkać, bo się nawet nie znamy. Może z widzenia, że się tym poznali. Ja nie powiedziałam, że z pani strony, ja powiedziałam po prostu ze strony zarządu. Więc dlatego ja wyprosiłam, jak było posiedzenie, mówię, zastanówcie się panowie, nawet telefonicznie, co mój zastępca dzwonił, nawet nie ja osobiście, żeby po prostu no, jakoś zauważyć. Zarezerwowałam, zadzwoniłam, pozwoliłam sobie zadzwonić na ten numer, który był podany, dowiedziałam się, że to jest pan Michał. Powiedziałam, że jest to spotkanie i wymieniliśmy parę zdań, przy czym tutaj uważam, w niczym nie uchybiłam panu prezesowi Sykowi, a że no wie pan, o czym porozmawiamy, to będziemy się licytować. Ja mam takie pytanie, pani wie, ile zarabia trener MKZ Rzeszowa? Jasna sprawa. Ma tak. No pani? Tak. To ile? Może pani powiedzieć tutaj otwarcie? No to co mnie powiedziano, to 3,5 tysiąca. No a czego się śmiejecie? Bo co pan powiedziano, że ile zarabia? Bo chciałabym usłyszeć. Ja bym pomnożył 12 miesięcy razy jego pensję i bym sobie wyliczył, ile pani tam wyliczyła na 2012 rok? 210 tysięcy, tak? Tak. To jest około 40% z tej kwoty, że na 2011 209 300. Około 210% pana. Ja usłyszałam od pana prezesa, że on dokłada około mnóstwo pieniędzy ze swoich pane zgromadzenie będzie, właśnie to chciałam powiedzieć, że będzie. Pozyskania przez siebie, przez sponsorów kwoty, która umożliwi normalne funkcjonowanie. Ja państwu mówię to, jaką usłyszałam informację. 3,5 tysiąca netto. Czy pan to potwierdza? Pan potwierdza to? Jest pan zarządu. Jest pan zaproszony. Ja nie zostałem zaproszony, jestem tu jako radny powiatowy. Jestem jako radny powiatowy, tak samo tu wiem, co rad wybieram, tak samo przyszedłem do was. Jeszcze jeżeli pan... Posłuchaj sobie, jak pan syk kampanię już zaczął wyborczą. Ja chciałabym tylko, jeżeli mogę jeszcze tak powiedzieć, że taka jestem niewyrozumiała i tak nie rozumie sportu. Uważam, że wy młodzi ludzie, mimo tego, że wiem, że jest to wiek czasami trudny, wiek buntu i nie wiem, jaki kto ma na was też wpływ. Chciałam wam tylko powiedzieć, że zawsze wykazywałam dużo zrozumienia właśnie dla was. I tutaj mam wszystkie pisma, gdzie się zwraca o Żełek, o nieodpłatne boisko, o basen w lecie, o halę sportową. Wszystko jest przeze mnie akceptowane. Akceptuję domosiru, akceptuję domosiru. I chciałam jeszcze powiedzieć, że wyliczyłam, że także to, że korzystacie nieodpłatnie, to są też koszty. W ubiegłym roku wyniosły, gdyby się wynajmowało odpłatnie, 23 tysiące to był koszt utrzymania boisk i hali. Na ten rok przewidziane jest 42 tysiące. Gdybyśmy komercyjnie traktowali to. Więc myślę, że to może maleńki także jakiś płacić. To pan dyrektor Mosiru przedstawił nam takie informacje. Otrzymałam to od niego. Więc ja uważam, drodzy moi, że nie ma tutaj jakiejś złej woli i nie, że pani burmistrz nie myśli,
i nie chce i jest jak gdyby przeciwko nam, bo to jest postawienie tutaj nieprawdy. Jest to postawienie tutaj nieprawdy. I po prostu czegoś podobnego, jeżeli to proszę mi udowodnić, w którym momencie jestem przeciwko sportowi i młodym ludziom.